Praktycznie każde nagranie cyfrowe ma jakieś szumy w tle. Pochodzą one albo z jakiegoś źródła szumów, np. z wentylatora klimatyzacji, albo wynikają ze źle ustawionego mikrofonu, którego czułość była ustawiona zbyt wysoko. Chcę Wam pokazać, jak takie szumy można usunąć cyfrowo za pomocą oprogramowania Audacity. Jest to oprogramowanie darmowe do pobrania z internetu. W tym celu przygotowałem krótkie nagranie wiersza Jana Brzechwy, które ma dosyć wysoki poziom szumów w tle. Posłuchajmy tego nagrania. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w szczebrzeszynie, a szczebrzeszyn z tego słynie. Jak te szumy usunąć? Bardzo ważne jest to, że w w tej początkowej części, ale też zauważmy w tej końcowej części nagrania, są fragmenty, gdzie nie został nagrany głos, ale jest czysty szum. I właśnie z tych fragmentów możemy uzyskać profil szumu. Nie musi to być długi fragment, wystarczy około jednej sekundy. Zaznaczamy zatem początkową część nagrania. Wybieramy następnie z menu efekt, redukcja szumu, a następnie klikamy. Uzyskaj profil szumu. Następnie należy zaznaczyć całe nagranie i powtórzyć operację z menu efekt albo powtórz redukcja szumu, albo po prostu przez menu redukcja szumu, gdzie mamy możliwość wyboru, jak bardzo mają być te szumy obniżone, jaka ma być czułość algorytmu, jak ma to być dokładnie zrobione. Możecie poeksperymentować z tymi ustawieniami dla jak najlepszych wyników. Klikamy OK i możemy teraz raz jeszcze odsłuchać nagrania. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w szczebrzeszynie, a szczebrzeszyn z tego słynie. Myślę, że moje nagranie brzmi już wystarczająco dobrze. Pamiętajcie, że zbyt agresywna redukcja szumów może zniekształcić nagrany głos.